Moi widzowie, chciałem powiedzieć dla was, że samochodzik z dobytkiem już jest zapakowany. Trzeba uciekać przed wojną, trzeba uciekać przed różnymi problemami, które niesie za sobą wojna. Tak, dlatego ja już zapakowałem samochodzik. Nie pokażę, bo jest zamknięty jest, ale tutaj tona się zmieści. Różne rzeczy zapakowałem do środka i po prostu za 2 dni będę stąd spieprzał. Zamykałem zamki. Z pieskiem i z kotkami jedziemy. Tutaj, jak pamiętacie jeszcze, zaraz wam jeszcze włączę. Pamiętacie jeszcze z ulicy Szkolnej mój pojazd w Białymstoku, byłem z nim, przyczepka Boża towarzyszyła mi, tutaj spałem w środku, stąd za firanką filmowałem knura, a on zawołał milicję, na mnie ściągnął i straż miejską. Ale co tam, pojedziemy kiedyś jeszcze raz, kurna, i sfilmujemy tego wielkiego dinozaura ze Szkolnej. O, piesek tam ze Szkolnej. A to kotek. O, kocia moja kochana tutaj naskoczyła. Ale kocia, jesteś fajna. No, ale przyczepy nie będziemy na razie brać, bo to jest tona niepotrzebnego balastu. Od 2 czy 3 lat w ogóle tym nie jeżdżę, to stoi to cały czas. A to dlatego, że po prostu są czasy niepewne i nie ma humoru na żadne wakacje, nie ma nastroju na to, żeby jakieś wakacje robić. A jak już, to po prostu szybko, pach, pach, bez przyczepy, a nie tam jakieś jeżdżenie wieczne z przyczepami. Nie ma na to nastroju, nie ma warunków. Jeżeli się nie wie, czy w ogóle się dostanie za tydzień paliwo, bo może jego nie być, to się nie jeździ na żadne wakacje. Się w domu siedzi i się robi zapasy żarcia. Trzeba zabezpieczyć egzystencję po prostu w obecnych czasach, a nie się kosztować jakimiś luksusami, jakimiś, wiecie, takimi przyjemnościami wakacyjnymi, nie? Tak mi się wydaje, że kurtkę mam lekko za krótką, dlatego rękę wyciągnąłem, ale kurde, dla mnie jest wszystko za krótkie. Nawet prezerwatywy są dla mnie wszystkie za krótkie, ale co zrobić? Tak Bozia mnie stworzyła. Trzeba akceptować to. Piesio, gdzie jesteś? Piesio. Piesio gdzieś mi spieprzył i teraz będę musiał go szukać. Dobra, pokazałem wam dla was, że się trzeba szykować. Ubolewam nad tymi ludźmi, którzy mają tylko jeden dom albo jedno mieszkanie i nie mają takiego fajnego samochoda jak ja tutaj, że możecie sobie zapakować, kurna, pełno gratów i tutaj elegancko możecie jeździć z kotkami. Nie wszyscy tak mogą, bo nie każdy ma taki transporter i nie każdy ma takiego fajnego pajączka na transporterze, który robi sobie sieć. No nic. Jak macie pieniądze, to kupcie sobie transportera, bo taki transporter wam życie może uratować. A to dlaczego? Bo jak pojedziecie gdzieś 2000 km, to po prostu będziecie mieli gdzie spać. Do transportera możecie naładować i łóżko polowe, i 4 kanistry z ropą, żeby dojechać do celu i tak dalej. Także nie trzymajcie pieniędzy, bo niedługo te pieniądze się nawet do potarcia dupy nie będą nadawali.